No myślę, matki że tylko prowadzą matki rozwiązania. i że w taki sposób to tak. Ale nawet jeśli nie tylko stereotyp, to na pewno coś, co warto przekraczać niż jakby go utrwalać. Mm-hmm. Ale też myślę, że to akurat warto o tym powiedzieć, szczególnie właśnie dzisiaj. Szczególnie dzisiaj, ale rzeczywiście jakby ta postać Ewy Szykulskiej grana przez Ewę Szykulską też tam wybrzmiewa i rzeczywiście też ta historia też się pojawia. W tym Mareczek. Wywiadzie. Taka jest, nie hrabia, tylko taka jest dla niego jakby drugą matką. No szczególnie właśnie po tej sztuce. No wiesz. Okay. My mamy nadzieję, że ta potem sztuka mówi, będzie dalej grana, bo a też tak naprawdę mówi, takich sztuk stricte gejowskich nawet w warszawskich teatrach że nie ma zbyt dużo. Potem, że za i że w gruncie rzeczy a potem, że z Warszawy. Sztuka, ale jest na przykład Bent. Nie, no, oczywiście są i mówię aktualnie. Bent i Berek. Nie, wcale nie ma tak mało, Krzysiek. Matki i synowie Krystyny Jandy w Teatrze Polonia. Zależy oczywiście, jak się tak... Znaczy, jakim masz podejście, ile powinno być. Na moje kryteria jest jakby dość mało. Natomiast mam nadzieję, że... Cztery to chyba nie tak mało. Mam nadzieję, że Grind czy Grind będzie po prostu właściwie spełniać taką rolę jak aplikacja. Po prostu, że tam będą przychodzić ludzie i się poznawać i zawierać znajomości. A, to ty pojechałeś teraz, tak? Myślisz, że tak? Znaczy, biorąc tak uwagę, Grind jak Grind, tak? Tak, biorąc pod uwagę po prostu ilu widziałem wśród publiczności gejów, no to myślę, że spokojnie może próbować przynajmniej taką rolę spełniać. Ale to jednak, wiesz, to jednak na małą skalę w porównaniu z tym Grindrem. No nie, no na małą. Ale zawsze. Ale za to od razu na życie, wiesz. No właśnie, to jest przewaga. No właśnie, że to jest już wyprowadzenie tej komunikacji wirtualnej do reala. Tak. Dobrze, mamy kolejną gwiazdę numeru. Kolejną gwiazdę numeru repliki to jest Brian Sheehan, to jest jeden z najważniejszych działaczy LGBT w Irlandii. Tak. I rozmawiamy z Brianem to jest z... po prostu z kampanii, która rok temu doprowadziła do tego, że małżeństwa jednopłciowe są w Irlandii legalne. Dokładnie 22 maja była pierwsza rocznica tego referendum. Niemal idealnie. Właśnie. I Brian był nie byle kim, nie byle tam działaczem, jednym z wielu, tylko był właśnie, tak jak mówisz, szefem kampanii tej po stronie tak. Jest która się po prostu udała. Która się udała, bo wspaniale. 62% Irlandczyków, Irlandek zagłosowało za równością małżeńską. I Brian, myślałem, że ten wywiad będzie cały o referendum, ale się okazało, że właściwie nie ma o czym mówić. Okazało właśnie, że rok później oczywiście jest nadal, tak, jest wielka radość, ludzie biorą śluby, ludzie pary tej samej płci. Tak, ale ten irlandzki ruch LGBT poszedł już dalej, już są, nie zatrzymał się, równość małżeńska nie jest tym przystankiem końcowym, tylko trzeba dalej działać na rzecz LGBT i na tapecie obecnie jest sytuacja młodzieży w Irlandii. I na ten temat powstał bardzo ważny raport. I bardzo się cieszę, że przynajmniej w Irlandii, mam nadzieję, że u nas też się zacznie o tym mówić. I dla mnie to jest uderzające, to co Brian mówi o tej sytuacji nastolatków LGBT, która, jak sobie wyobrażam, nie jest wcale wyjątkowa w Irlandii albo wyjątkowo zła, tylko w Polsce mamy podobną. I dla mnie to jest albo gorszą. I dla mnie to jest uderzające, chociaż niby to sam wiedziałem, ale jednak to jest uderzające. Tak, jeśli mamy badanie, o którym Brian mówi, i zgodnie z tym badaniem dowiadujemy się, że zwykle nastolatki odkrywają, że są homo, biseksualni w wieku 12 lat. I przeciętnie w wieku 16 lat mówią o tym jakiejś pierwszej osobie w życiu. To oznacza, że średni. Tak, średnio. To oznacza, że średnio 4 lata spędzają w tej takiej totalnej szafie, to znaczy w samotności ze swoją orientacją, która jest w jakimś problemie w dochodzeniu. Tak. Czyli w tym samym czasie, w którym nastolatki heteroseksualne zaczynają jakieś pierwsze flirty, albo nawet jeśli nie flirty, to zaczynają ze sobą przynajmniej rozmawiać, tak? O tym, im chłopaki hetero rozmawiają o tym, jak im się dziewczyny podobają. Dziewczyny hetero zaczynają rozmawiać o chłopakach i tak dalej. To w tym samym czasie te nastolatki
nastolatki LGBT milczą. Albo są w jakimś takim, no, w jakiejś takiej sytuacji, no, niekomfortowej, gdzie próbują wypierać, gdzie się zastanawiają, nie chcą tego do siebie dopuścić, zaprzeczają. I też to zaprzeczanie często ma negatywne konotacje związane z samookaleczaniem, samobójstwami, z próbami samobójczymi. To ma to bezpośredni wpływ na psychikę. Trudno, żeby nie miało. Cztery lata takiego, zresztą u nas jest podobnie i na przykład ja miałem podobną sytuację. Też tak, że jedynie to, że mówimy o jakichś ludziach. Tak. Nie, no i przede wszystkim jakby wstrząsające jest to, że uświadamiamy sobie, że w Polsce jest tak samo, albo nawet gorzej. I wstrząsające jest też to, że jakby fakt, że nie ma niczego, czyli właśnie nie ma ani związków partnerskich, ani małżeństw jednopłciowych, to jakby blokuje dalsze rozpoznanie sytuacji. Właśnie blokuje zastanawianie się właśnie na przykład nad nastolatkami LGBT, którzy częściej popełniają samobójstwa. I jakby takimi sprawami i to jest częściej popełniają samobójstwa, częściej próbują popełniać. Albo nawet, żeby już nie chodzi tylko o tak drastyczne sprawy, jak próby samobójcze, tylko chodzi o zwykłe depresje, zwykłe dołki, zwykłe lęki, zwykłe po prostu psychiczne... Takie miotanie się, szamotanie w życiu. Z Irlandii zaczęto o tym mówić już kilka lat temu i teraz powstał kolejny raport na ten temat i no tam się coś dzieje z tą sprawą. Tak, i też to, co trzeba podkreślić, bo to jest też jakby też w jakiś sposób oczywiste, ale jednocześnie warte ciągłe podkreślania, że temat małżeństw już nie jest tematem. To znaczy już nie ma próby odwrócenia tego, albo właśnie zaprzestania. Tak, to jest znamienne, bo ja Briana pytam w tym wywiadzie, jaki jest referendum, było wygrane 62% do 38%. I to minął zaledwie rok. I minął rok i pytam go, jakie jest poparcie teraz. A on mówi, nie wiem, tego już nikt nie bada. Bo to jest oczywiste dla wszystkich. On później mówi, że wszystkie partie, które weszły do Sejmu, ja nie wierzę, mają w swoich programach walkę po prostu z homofobią. I nikt, jak gdyby nie ma... Nie kłam, tylko nie kłam. Żadne centrum badania opinii, czy żadne medium nie zleca jesteś takiego gościem badania, i tutaj nic nie dla nich strata pieniędzy. Nikomu już nie zależy, żeby to śledzić. Nie, no też nikt tego nie zamawia. No, bo po prostu dla wszystkich to jest oczywiste, więc to jest też... to jest jakby też znowu ten aspekt związany z Polską. Zobaczymy, czy dożyjemy takich jak czasów. To? Nie, no. Nie, pesymista. Myślałem, że po prostu coś powiedzieć nie. Nie, no ja nie mam wątpliwości. Ja co prawda ciągle nie mam wątpliwości, ale to się jakoś przesuwa, ale mam nadzieję, że wreszcie to się kiedyś po prostu stanie. No to troszkę teraz mniej narzekania. Wspomnimy o następnym tekście, który jest w replice, czyli Chłopaki na korty. Muszę przyznać, że ja śledzę sprawy LGBT w Polsce, ale z tych rzeczy, czyli z turniejów greckiego tenisa, nie bardzo sobie zdawałem sprawy do tej pory. Tak, mimo że kiedyś rzeczywiście gościliśmy, opadaliśmy o gejowskiej siatkówce, mówię gejowskiej oczywiście w cudzysłowie, całym turnieju, który się odbywał w Krakowie, zresztą to chyba nawet kilka razy, a tutaj nagle się okazuje, że też jest osobny temat tenisa. Tak. Oczywiście śmiejemy się, że gejowski tenis. No to gejowski tenis polega na tym, że to jest tenis, który grają geje. I oczywiście nie tylko. Tak, nikt orientacji seksualnej na tych turniejach nie bada. Może się zgłosić każdy i również też dziewczyny i się zgłaszają. Natomiast to, co wyróżnia te turnieje spośród innych, to jest to, że homofobii na nim nie ma. No właśnie, bo to jest jakby to jest to... Komfort, tak? Znaczy zawodnicy homoseksualni mają komfort, że nie, tam to jest niespotka homofobia. To jest, tak? Po co to jest? Tak. I takie turnieje odbywają się w Katowicach i we Wrocławiu od kilku lat, a w tym roku, i to jest pretekst, żebyśmy zamieścili ten tekst w replice, w tym roku po raz pierwszy w Szczecinie.
czyli trzy turnieje i na dodatek jeszcze powiem tylko o tyle, że to nie jest oczywiście polski wynalazek, ten gejowski tenis, tylko to jest wynalazek amerykański sprzed ponad 30 lat, a organizacja gejowsko-lesbijskiego tenisa działa międzynarodowo od 25 lat, od 91 roku i są tacy gracze, którzy obskakują, że tak nieładnie powiem, turnieje w różnych krajach. Tych turniejów jest ponad 60, więc w ogóle nie obskoczysz w ciągu roku wszystkich. Muszą wybrać, tak jak, muszą tak jak wybrać, profesjonalni tak. tenisiści. I ci rekordziści to po prostu jeżdżą gdzieś prawie w każdym miesiącu, gdzieś tam można pojechać na jakiś turniej. Także to jest świat, którego nie bardzo troszkę inny świat. Świadomi. Strasznie mi się podoba też, że zawodnicy na przykład w Katowicach, zawodnicy przyznają różne nagrody i nie tylko nagrody dla po prostu najlepszego gracza, ale jest też nagroda dla mistrza Handsome, czyli najprzystojniejszego zawodnika. Fajne, nie? Tak, to zresztą może jeszcze będzie okazja o tym, do tego wrócić. A właśnie, wrócić. Będzie okazja, tak, tak, w sierpniu, te turnieje są w sierpniu i we Wrocławiu, i w Katowicach, i w Szczecinie, to mam nadzieję, że przed sierpniem jeszcze zrobimy, no nie wiem, czy całą audycję, ale na pewno powiemy. Wspomnimy, tak. Tak. Przypomnimy. Dobrze. Moje smoki są homo. Moje smoki są homo. Jak ci się podoba taki tytuł artykułu? Huberta sobie, mi się bardzo podoba. Mi też. To jest tekst Huberta Sobeckiego, który po prostu opowiada o tym. To znowu świat dla nas nieznany. Tak, dla mnie kompletnie nie. No, to powiedz, jaki to świat? To jest świat gier komputerowych. Świat gier komputerowych, w którym też geje mogą być albo nie być. Tak. I lesbijki, i osoby bi, tak jak w każdej fabule. Tak, tak. I rzeczywiście my często się zajmujemy filmem, muzyką i tak dalej, teatrem, a gry komputerowe pomijamy, nie wiedzieć czemu. A wiedział, właśnie wiedział. W każdym razie, bo nie gramy. W każdym razie Hubert Sobecki pisze o tym, jak wątki LGBT są przemycane bardziej lub mniej wprost, coraz bardziej wprost, do gier komputerowych. No bo właściwie dlaczego bohaterami gier komputerowych mają być tylko biali, heteroseksualni wojownicy, prawda? Tak, różnorodność jest po prostu ciekawsza. Tak. Różnorodność jest ciekawsza i to dotyczy właściwie każdego scenariusza, a tak naprawdę Hubert Sobecki jest po prostu... Ale to ciekawe, jak te wątki przeszkadzają tym graczom z uprzedzeniami, przeszkadzają grać. Że no zawsze tak na początku po prostu wywołują jakieś kontrowersje. Tak. Jest ciekawa sytuacja z takim bohaterem, który się nazywa Krem, z gry Dragon Age Inkwizycja i który w pewnym momencie są różne opcje, co on ma powiedzieć w dialogu i w jednej z opcji jest, że on jest transseksualnym chłopakiem. No mimo, że tutaj jest jego, może nie zdjęcie, rysunek. To zupełnie nie wygląda. A to jest po prostu chłopak, tak? Ale tak. On mówi, że jest transseksualnym chłopakiem. I samo, znaczy może powiedzieć, albo to jest opcja w dialogu. I sama obecność tej opcji wywołała kontrowersję. Tak. Kontrowersje. No właśnie. Nie pomagać bezdomnym. No i to jest bardzo pozytywna zmiana, która dotyczy także właśnie gier komputerowych. Nie tylko innych dziedzin sztuki, ale także tej. My chyba też nie powiedzieliśmy o tekście, który jest też dość istotny, czyli tekście o zdrowiu LGBT. Natomiast mieliśmy już całą audycję dotyczącą właśnie zdrowia LGBT. Tutaj Marcin Rodzinko był naszym gościem. To jest tak jak z tymi grami. Tak jak ten gry, to my nie gramy, więc nieruszony temat. Tak zdrowie też, ponieważ na szczęście po prostu, Krzysiek, jesteśmy w miarę zdrowi, tak? To może dlatego tak parnoga traktowaliśmy temat zdrowia LGBT. Obszar wiedzy. Że ten temat po prostu był jakby też nierozpoznany. To znaczy ta publikacja KPH jest po prostu pierwszą dotyczącą zdrowia LGBT i ten temat dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, traktowania właśnie pacjenta pewnej specyfiki, która się z tym wiąże, tego po prostu nie było. No to jest właśnie dopiero to jest początek rozpoznawania. U nas w naszym kraju tak. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie to jest jednak odkrycie i bardzo przykre, że
statystycznie rzecz biorąc, na przykład mężczyźni homoseksualni zapadają na raka jąder częściej niż mężczyźni heteroseksualni z prostej przyczyny, że wstydzą się pójść do lekarza bardziej, dlatego, że boją się, że mogą, będzie trzeba opowiadać o swoim życiu seksualnym. Że będą może... no tak, że się spotkają z dyskryminacją. Wszystkie osoby, które jakby tym tematem są zainteresowani, odsyłamy do audycji, która jest w podcastach, która była jakiś czas temu w całości poświęcona właśnie zdrowiu osób LGBT. Musimy już kończyć. Jak szybko minęło. Dobrze, proszę Państwa, słyszymy się z Kasią Szustow. Państwo słyszą się w najbliższą niedzielę, a z nami w następną. I oczywiście tą najnowszą 61. replikę będziemy rozdawać także w naszych następnych audycjach. A ona jest dostępna też w klubach LGBT i w prenumeracie. Zachęcamy do słuchania. I rozwiązujemy konkurs. Chodziło nam oczywiście o piosenkę Marii Peszek Jak pistolet. Tak, z najnowszej płyty Marii Peszek. Żegnamy się, dobranoc. Dobranoc. Co tydzień coś nowego. Wcale nie ma rewelacyjnego głosu. Co losowanie. Następuje uruchomienie mechanizmu i możemy już losować tabletki nawodowe. Ale lepiej wybrać świadomie i sięgnąć po ProLiver. Zawiera cenione składniki wspierające wątrobę. A do tego bonus. Suplement diety ProLiver wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. ProLiver. Tabletki więcej niż na wątrobę. Wątroba i cholesterol. ProLiver to prawdziwa kumulacja korzyści. Którego to między tym między innymi zajmował się oficer kontrwywiadu wojskowego, który zmarł tragicznie w Mińsku Mazowieckim. Strajk pielęgniarek, wznowienie negocjacji w Centrum Zdrowia Dziecka najwcześniej jutro rano. Mamy też fakty sportowe. Maria Szarapowa, mimo grożącej dyskwalifikacji, znalazła się we wstępnym składzie Rosji na Igrzyska w Rio. Oficer służby kontrwywiadu wojskowego, którego ciało znaleziono wczoraj wieczorem w Mińsku Mazowieckim, zajmował się bezpieczeństwem przemysłowym i certyfikacją firm sektora zbrojeniowego. To jeden z najbardziej doświadczonych oficerów w tych sprawach, mówił nam były szef SKW generał Janusz Nosek. Według naszych informacji pułkownik popełnił samobójstwo. Szczegóły Mariusz Piekarski. Przy ciele pułkownika Waldemara K., jak ustaliłem, nie znaleziono służbowej broni. Według nieoficjalnych informacji oficer powiesił się. MON potwierdza, że jego ciało znaleziono w miejscu zamieszkania. Pułkownik Waldemar K. był związany z wojskowymi służbami od ponad 20 lat. Po likwidacji WSI pozytywnie przeszedł weryfikację, którą przeprowadzał Antoni Macierewicz. Był jednym z najbardziej doświadczonych oficerów zajmujących się bezpieczeństwem przemysłowym sektora zbrojeniowego, ale został odsunięty po zmianie kierownictwa i zastąpiony osobą bez kompetencji, mówi były szef SKW Janusz Nosek. Został odsunięty od tego głównego nurtu zadań. Jego bezpośrednio przełożoną została osoba kompletnie nieprzygotowana i niekompetentna, która wcześniej wykonywała funkcję sekretarki. MON potwierdza, że oficer chciał odejść na emeryturę i złożył nawet raport o odejście ze służby na początku roku. Jak ustaliłem, zgodę odroczono, a od kwietnia był na zwolnieniu lekarskim. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna w zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem na drodze krajowej numer 55 w Dusocinie w województwie kujawsko-pomorskim. Droga jest nieprzejezdna, trzeba korzystać z objazdu przez Szembruk. Najwcześniej jutro rano pielęgniarki i dyrekcja Centrum Zdrowia Dziecka wznowią negocjacje. Strajk trwa, ogłosiła Magdalena Nasiłkowska ze Związku Zawodowego Pielęgniarek. Niestety nie doszliśmy do porozumienia, jak już Państwo na pewno słyszeli. Propozycje, które zostały przedłożone przez dyrekcję, nie są do przyjęcia. Postaramy się w dniu jutrzejszym, opracowujemy takie nasze propozycje, które może byłyby bardziej i dla nas, i dla dyrekcji uczciwe i do przyjęcia możliwe. W propozycji mają być wymienione inne postulaty, nie tylko płacowe. Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości za niewdrożenie dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów. Termin wdrożenia tych przepisów upłynął na początku lipca ubiegłego roku. Sprawa ta, jak donosi nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino, ma jednak drugie dno, bardziej polityczne. Komisja Europejska skierowała sprawę do Trybunału, mimo że była poinformowana, że prace legislacyjne w Polsce są na ukończeniu. W takich sytuacjach Bruksela normalnie wstrzymuje się od pozwu i czeka kilka tygodni na finał. W dodatku, jak zauważa wicepremier Mateusz Morawiecki, opóźnień dopuścił się poprzedni rząd.
No niestety nasi poprzednicy zaniedbali ten temat, bo to wcześniej powinno być już załatwione. Wszystko wskazuje na to, że w momencie sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego Bruksela chce pokazać, że nie będzie taryfy ulgowej i że zamierza trzymać się litery prawa, wykorzystując każde potknięcie Warszawy. Zachęcam do lektury bloga naszej korespondentki na rmf24.pl. Ratownicze helikoptery nad Tatrami. Dąbrowski ratował trójkę turystów ze śniegu w rejonie Przełęczy pod Chłopkiem, a śmigłowiec słowackiej chorskiej służby z górnej partii Doliny Raczkowej zabrał do szpitala dwie polskie turystki, które też zsunęły się ze szlaku po śniegu. Turyści, uważajcie na śnieg w Tatrach, apelują ratownicy Topru. Na wielu szlakach nie widać stopni, nie można też przytrzymać się łańcuchów, które są pod śniegiem. Trzeba uważać nawet w miejsca, które wydają się być łatwo dostępne, jak szczyt Świnicy, mówi zastępca naczelnika Topru Edward Lichota. Świnica jest zawsze takim wierzchołkiem, gdzie przyciąga nas, łatwo dostępna, w sensie takim, że jeżeli wyjedziemy kolejką na Kasprowym Wierch, już jesteśmy w granicach 2000 metrów. Ten czas przejścia na wierzchołek jest znacznie krótszy, ale pamiętajmy, że to jest odcinek prowadzący Granią. Przekraczamy Żleb, który często bywa zaśnieżony. W długi weekend w Tatrach jest tłoczno. Apelujemy o rozwagę w czasie górskich wycieczek. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Fakty sportowe, Jan Kałucki. A fakty sportowe zaczynamy od tenisa. Nie było niespodzianek w dzisiejszych meczach wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Swoje spotkania wygrały m.in. Serena Williams i Anna Iwanowicz, a wśród mężczyzn Nowak Dziokowicz i Rafael Nadal. Jutro na kort wyjdzie Agnieszka Radwańska, która zmierzy się z Czeszką Barbarą Strycową. Początek około 14.30. Zostajemy przy tenisie. Maria Szarapowa, pomimo grożącej jej dwuletniej dyskwalifikacji za stosowanie meldonium, została wstępnie włączona do reprezentacji Rosji na Igrzyska Olimpijskie w Rio. Była liderka WTA, musi teraz czekać na decyzję Międzynarodowej Federacji Tenisowej. Teraz koszykówka, emocje w Zielonej Górze. Stelmet zremisował z Rosą Radom 68-68 w pierwszym meczu o Mistrzostwo Polski. Trwa dogrywka. I kończymy kolarstwem. Rafał Majka utrzymał szóste miejsce w klasyfikacji generalnej po 18 etapie Giro Italia. Przed zawodnikami jeden z najcięższych etapów. 162 km. Podjazd na wysokość ponad 2700 metrów nad poziomem morza. Kolarze napotkają na tych wysokościach po obu stronach drogi ryzmy śniegu. Nasi kibice liczą na odważną i dynamiczną jazdę Rafała Majki, bo to będzie przedostatnia szansa na awans w klasyfikacji generalnej. Mówił Piotr Czerdecki z naszego zespołu RMF MTB Team, a start 19 etapu o godzinie 15. Nie, w dzień tak do południa, no nawet, no trudno powiem, do 10. Przewaga słońca na północy, zachodzie i na południu, ale po południu, po 12, przelotne opady deszczu i burze i lokalnie z gradem już prawie w całej Polsce. Temperatura 21-25 kresek, przeważnie na Pomorzu 19-20, nad samym morzem 16-18. Wielkie kino, wielkie emocje, rozgrzewające na chłodne wieczory podczas długiej majowej podróży z filmem. Dzisiaj w RMF FM za moment przeniesiemy się w czasie, bowiem pojawią się emocje, a tak naprawdę ich twórcy. Będziemy i na planie filmowym, ale także muzycznie obecni z wielką epopeją narodową Okniem i Mieczem. Proszę się przygotować. Mówiłem o tym wszystkim. Teraz nieśmiało wracam do tego i nie tylko zamieszczam parę pozycji na moich koncertach w repertuar tego koncertu, parę pozycji ku ogromnemu zdziwieniu. No tak, wcale się nie dziwię. Słuchaczy i zdziwieniu, później reakcji znakomitej, co wywołuje łzy w oczach moich. A również efektem tego powrotu do tych, jak pan to określił, korzeni jest właśnie płyta z takim repertuarem. Płyta, która nosi tytuł Edward Hulewicz klasycznie. Tam jest parę pozycji operowych, arii operowych. No, no właśnie, tutaj żeby uwiarygodnić, to mam przed sobą tę płytę Edward Hulewicz klasycznie. I co my tu widzimy? Aria z opery Napój Miłosny, tak? Benizetiego, tak, jest aria z opery Nabucco. To piękna jest, no, przepiękna. No to teraz jeszcze fragment Nabucco z opery Giuseppe Verdiego. Va pensiero surali i tak dalej. No proszę bardzo, no i pieśń z repertuaru Andrzeja Bocelliego. No to słynny motyw, tak, to say goodbye. Piękna pieśń. No i to jest właśnie, ale a drugą biorę teraz płytę i to jest typowo rock, kafe rockowa, również w wykonaniu
pana Edwarda Hulewicza. To tak. Po prawej stronie sceny. Niech tutaj zgłaszają się, jeśli takowe przypadki się zdarzą. Julka Serafin, jesteś bardzo poszukiwana. Zapraszamy. Tego serialu. Za chwilę na antenie Radia Plus serial muzyczny, oczywiście, bo... Nie zagramy. Mówię, dobry wieczór. Jest... W wielu punktach to spojrzenie jest zbieżne, podobne. Można znaleźć wiele punktów, których możemy sobie jasno przeprowadzić taką linię ciągłości myślenia obu artystów i podobnego spojrzenia na kobietę. Mam tutaj na myśli kwestie związane z nurtem egzystencjalnym, zarówno Bonikowskiego, jak i u Rodena. Mamy tematy związane z macierzyństwem, ze zmianami, które zachodzą w ciele kobiety, zresztą ciało dla obu artystów, ciało kobiece było wielką inspiracją, ale również tutaj możemy zauważyć znowu różnice w traktowaniu ciała kobiety. I o ile Rodin traktuje ciało kobiety jako pod względem erotycznym, bardziej wydobywając te akcenty pożądliwości ciała kobiecego, to Dunikowski skupia się bardziej na wydobywaniu z ciała kobiecego sił natury, a więc w dużej mierze właśnie skupiony jest na macierzyństwie, na tych wątkach rozrodzenia się. Trochę kultury w Rock Radio. Od no, tej potwornej, prześnej sowieckiej polityki, która dzisiaj nam się odbija czkawką po raz kolejny. Może jeszcze jeden wątek, zanim przywołamy znów fragment z pism Ryszarda Przybylskiego. Wątek, o którym on się przewija tu jakoś, jak sądzę, i pani Renata Lis również napomknęła. Takim osobistym, niezwykle osobistym relacji łączącej Przybylskiego z bohaterami jego książek. I to też bohaterami nieżyjącymi, a czasem niezwykle odległymi w czasie. Pani wspominała o tym, że on przeżywa rzeź na Wołyniu, ale w tym momencie także czyta Maurycego Mochnackiego, jeżeli dobrze pamiętam. I to intensywnie przeżywa. Kiedy się o tym dowiedziałem, przypomniałem sobie z kolei młodą Marię Janion, która w Wilnie, widząc Żydów pędzonych na zabicie, na zagładę, poprzysięga sobie jakieś to pomścić, ale poprzysięga w języku, który jest jej wtedy dostępny, czyli w łacińskiej przysiędze Hannibala, prawda? I to jest niezwykle jakieś takie właśnie ten przefiltrowanie tekstu klasycznego przez własne doświadczenie. Kiedy się czyta książkę Uśmiech Demokryta Ryszarda Przybylskiego, no to ten Demokryt nagle wydobyty sprzed setek, a właśnie tysięcy lat, staje się kimś nam właściwie współczesnym, który jest rzeczywiście nauczycielem życia. I tu jest jakiś, no chyba rzadko jednak spotykany, nie, bardzo chyba jednak rzadko spotykany splot. Bardzo. Bardzo, to zupełnie wyjątkowe. Całe życie profesora Przybylskiego było tak, jak ja go widziałam, bo każdy sobie tworzył jakiś obraz na podstawie tego dostępu, jaki miał do tej wyjątkowej postaci. Było podporządkowane właśnie, no właśnie nie chcę powiedzieć pracy, bo to nie była praca, to był sposób istnienia. On po prostu w ten sposób żył. Znaczy, to był humanista, powiedziałabym, organiczny, to znaczy jakby życie dla niego polegało na tym, że się po prostu interpretuje, czyta, poznaje, że jest się w tym dialogu właśnie z tekstami przeszłości. I w tym nie było nic z kreacji, bo czasem jak się mówi, że profesor był pustelnikiem, to ktoś mógłby pomyśleć, że to była taka kreacja, prawda? No ktoś nosi kimono, ktoś jeździ Mercedesem, ktoś ma jakąś tam laseczkę czy muszkę. To było coś zupełnie innego, on po prostu tak istniał. Czy wszystko było podporządkowane temu, to było najważniejsze. No, to był człowiek, który w życiu nie był w żadnej galerii handlowej, nie widział żadnego supermarketu, nie dlatego, że on był jakimś ascetą, czy po prostu do życia było potrzebne tylko to, co było potrzebne, po to, żeby właśnie istnieć w taki sposób, jak on istniał. To było coś naprawdę niesamowitego. No, to nie znam takiej drugiej osoby.
No i na tym gruncie, prawda, tworzyły się te wielkie przyjaźnie z Jerzym Nowosielskim, z Różewiczem. Ja pamiętam ten okres jakby ostatniej przyjaźni, kiedy w zasadzie każdy list, który otrzymywał Przybylski, był czytany w kuchni, był bardzo przeżywany, gdzie na przykład Różewicz dzwonił do niego, że właśnie znalazł jakąś książkę, którą nie wiedział, że ma w swojej bibliotece, i zaczął opowiadać o niej jako o takim właściwie odkryciu. Ten Różewicz, który cały czas z Lewinasem ma swój jakby swoją potyczkę, który cały czas gdzieś stara się do końca przeniknąć tę filozofię, więc myślę, że to jest bardzo ciekawa rzecz. Tu chciałam zapowiedzieć, że na przyszły rok, w przyszłym roku wyjdzie korespondencja Różewicza i Przybylskiego pracowana przez panią Czerny, i to ukaże się w naszym wydawnictwie. Mam nadzieję, że to będzie, więc to jest też wspaniała historia. Jest to autopromocja, ale wybaczamy pani z uwagi na wagę nazwisk, które się pojawiają wśród tych korespondentów. A teraz w takim razie jeszcze jeden fragment z książki, no, też jak myślę bardzo symbolicznym dla myślenia Ryszarda Przybylskiego tytule, czyli książki Ogrom zła i odrobiny dobra. Na ogół wszyscy godzą się, że dobro to dobry uczynek. Rzeczywiste poratowanie bliźniego w biedzie lub nieszczęściu, konkretna pomoc, w każdym razie czynny. Rady i porady to jeszcze nie dobro, nawet jeśli okazały się pożyteczne. Dobro to nie intencja, lecz dokonanie. Rzeczywisty uczynek jednego człowieka lub społecznej instytucji, który w obu tych przeistoczeniach może zostać opaskudzony i wypaczony. Kiedy dajesz jałmużnę, wydaje ci się, że czynisz dobro. A w końcu okazuje się, żeś wspomógł szalbierza. Biegasz po ulicach z puszką Czerwonego Krzyża. Emeryci wysupłują z portmonetek swój biedniacki grosz po to, aby wysoki urzędnik szlachetnej instytucji zapakował te pieniądze do walizki i ukrył się w społecznej dżungli, która przygarnie każdą sprostytuowaną duszę. Mimo wszystko dobro opromienia nasze życie. Chociaż ani nasz intelekt, ani nasza wiedza nie są w stanie nam pomóc w dociekaniach jego tajemnicy, pozostała nam intuicja, która czasem objawia się jako energia moralna, potocznie zwana sumieniem. Energia ta, na szczęście, nie została zniewolona przez etykę normatywną, przez różne kodeksy poukładane przez profesorów prawa. Sumienie w końcu jest wolne od ksiąg i zajmuje się konkretnym, pojedynczym uczynkiem człowieka. A co by nie mówić, pojedyncze wydarzenie etyczne jest ważniejsze od przedustanowionej, uniwersalnej zasady. Zdaje się, że już od dłuższego czasu żyjemy w utrwalonym zamęcie duchowym, który zadomowił się na dobre w połowie XX wieku, kiedy to, jak pisze Hanna Arendt, owi nieliczni, którzy nadal zdolni byli odróżniać dobro od zła, kierowali się w istocie własnym rozeznaniem, formułując swe sądy samodzielnie, jako że nie istniały reguły, pod które można byłoby podciągnąć poszczególne przypadki, z jakimi się zetknęli. Każdą sytuację musieli rozstrzygać osobno, ponieważ nie istniały zasady odnoszące się do tego, co pozbawione było precedensu. Świat wszedł w epokę po Oświęcimiu. Reguły etyczne uległy zawieszeniu. Ale dobre uczynki nigdy nie uległy zawieszeniu. Zarówno człowiek z nieba, jak i człowiek z ziemi, obaj skołatani przez relatywizm narodzony wśród okrutnych doświadczeń, rzuceni w otchłań nieprawości, kiedy w ich duszę uderza grom dobra, jeśli tylko potrafią sprostać nadludzkiemu wymogowi moralności, powtórzą królewski gest niezapomnianej Simone Weil. Tu na drodze leży jakiś nędzarz, na pół martwy z głodu. Bóg otacza go swym miłosierdziem, ale nie może zesłać mu chleba. Ale obok jestem ja. I na szczęście nie jestem Bogiem. Mogę mu dać kawałek chleba.
To moja jedyna wyższość nad Bogiem. Niezwykły to Bóg, który odstąpił człowiekowi przywilej świadczenia dobra, a sam ukrył się w chmurze milczenia i skrzętnie pilnuje, aby zło pełniło swoją powinność zgodnie z jego tajemniczym zamysłem. Trwa uwięziony w swoim wszędzie i nigdzie, więc nie zwlekaj i podaj kromkę chleba nędzarzowi. Chyba nie jest zły, na pewno jest bezsilny, więc się uśmiechnij, bo jak śpiewała nam Simone Weil, choćby był tylko złudzeniem, jeśli chodzi o istnienie, ciągle uczestniczy w naszym życiu społecznym, skoro zamienił nasze domostwo w otchłań zła. Niech nadal przebywa razem z nami w tym dziwacznym wirze pozorów i obietnic. W książce poświęconej twórczości Juliusza Słowackiego, książce Rozhukany koń, Ryszard Przybylski, zastanawiając się, pisząc przez chwilę o takiej fascynacji romantyków Koloseum i drogą krzyżową zbudowaną w Koloseum, krzyżem tam postawionym, formułuje takie zdanie. Osią świata jest więc kosmiczny krzyż wbity w piasek nasiąknięty krwią. Jaka była, jeśli tak można powiedzieć, religia, to nie jest dobre słowo, wiara, ale oczywiście ta wiara właśnie portretowana w książkach, czy może jaka była teologia Ryszarda Przybylskiego? Trochę patrzę na ciebie, Darku, pamiętając twoje lekcje ciemności. No to wymagało pewnie paru godzin, ale w dwóch, trzech zdaniach dobrze, że zaznaczyłeś, że nie chodzi o żywą paradoksie osoby, ale o osobę, która wyłania się z tekstów. Myślę, że na pewno Przybylski traktował chrześcijaństwo bardzo poważnie. Nie mam pewności, czy bardziej mówimy to o pewnym kierunku rzymskim, czy bardziej o prawosławnym, pewnie z powodów tych rodzinnych, o których Państwo mówiliście, zapewne i lektury przecież intensywne, mocne Dostojewskiego. To było silne przeniknięcie duchowością prawosławną. W którejś z książek jest taki piękny fragment o matce, która pewnego dnia przyniosła ikonę. Więc to jest, Ryszard, to jest prawdziwy obraz święty, nie Teoleo II, co my tu mamy na ścianach. Dodajmy, że ojciec był zdeklarowanym ateistą. Tak. To by... A matka była katoliczką. I przynosi ikonę. Tak, i przynosi ikonę. Mówi, Ryszardzie, to jest prawdziwy, święty, tak, święty obraz. Ale myślę, że mówiąc sobie bardzo krótko, bo to jest rzeczywiście temat na pewno na osobną audycję. Myślę, że te związki i rozmowy z Jerzym Nowosielskim, on się któregoś tam roku poznali. Profesor Przybylski napisał jeden z ciekawszych, moim zdaniem, tekstów na temat Nowosielskiego, jakie kiedykolwiek napisano. Widać, jak ten rodzaj myślenia, ten rodzaj duchowości, a przede wszystkim ten silny Nowosielskiego, historyczny, prawda? Taki rodzaj dotknięcia, przerażenia intensywnym, substancjalnym złem. Myślę, że u Przybylskiego był równie mocno. Zresztą wielokrotnie pisał, ta fraza wracała, nie powtórzę dokładnie, ten obłąkany XX wiek, w którym istniejemy, prawda? Wiek dwóch wojen, rewolucji bolszewickiej, wielkiego głodu, ludobójstwa w Rwandzie, Jugosławii i tak dalej. Co niektórzy mu zarzucali, że to jest taki właśnie przeczerniony obraz rzeczywistości. No, gratuluję tym, którzy myślą inaczej. No jednak za tym stoi kilkadziesiąt milionów trupów, za tym, co się stało w XX wieku, więc nie można o tym nie wiedzieć, ale wydaje mi się, że oprócz tego, co tu wybrzmiało w tym krótkim tekście, ta wiara, to brzmi bardzo niedobrze, co powiem sentymentalnie, nieco o tej wierze w jednak okruch dobra i w to, że możemy sobie podać rękę, a nie mucić się siekierą. Jest jeszcze jedna rzecz, o której cała twórczość Ryszarda Przybylskiego świadczy. Piękno. Piękno, nie wiem, czy to jest wprost nawiązanie do wiadomej frazy z idioty, o tym, że piękno zbawi świat, ale że to coś, co
zawiera w sobie sztuka, to jest coś, co jest niepodległe złu. I czy jest to ikona Nowosielskiego, czy jest to wielki obraz któregoś z mistrzów renesansu, czy jest to genialny wiersz Mandelsztama. To jest coś, to są te szkatułki, które mogą nam pomóc nie usunąć z tej rzeczywistości, bo to jest niemożliwe. Nowosielski zawsze powtarzał, wyjdziemy z tej rzeczywistości przez komu, ale innego wyjścia nie ma. Auschwitz jest tylko taką eksterioryzacją tego, co przeżywamy na co dzień. Wyjścia z tego nie ma, ale te drobne szkatułki, te kryształy piękna, to jest coś, co może nam choć trochę w tym pomóc. Też myślę, że można zobaczyć jeszcze też to nieco drugie skrzydło, jakie rzeczywiście to skrzydło nadziei, bo są te cztery lektury biblijne właśnie z książki Ogrom zła i odrobina dobra, ale też pamiętamy homilię na Ewangelię dzieciństwa, kiedy mowa o narodzeniu, prawda, o ofiarowaniu świątyni, wędrówce magów i odnalezieniu. I we wszystkich oczywiście tych lekturach z kolei widać taki niezwykły proces, że jak pamiętamy, Przybylski czytał Biblię poprzez na przykład obrazy poświęcone tematom biblijnym i poprzez na przykład znajomość tych artystów, jak powiedzmy Botticelli czy Fra Angelico, ówczesnej teologii albo ówczesnej filozofii. I to wszystko łączył po to, żeby nam coś powiedzieć, na przykład o postaci Józefa, który zawsze jest z boku, gdzieś usunięty i przypomina tego zapomnianego ojca, który czeka na nie swoje dziecko i musi jakoś podjąć opiekę nad nim. Ale jeszcze właśnie ostatnie zdanie, jakie zdążymy. Jeszcze jeden wątek, bo ty powiedziałeś przełom, wiek XX, czarny wiek XX. Ale w tym wieku XXI, który może będzie nie mniej czarny, chociaż życzmy sobie, żeby było inaczej, no najwyraźniej pisał też o ucieczce przed pewną prymitywnością myślenia. W książce Pustelnicy i Dymony znajdziemy takie zdanie: uciekam, jak zwykli czynić ludzie, zgnębieni wulgarnością współczesnego życia społecznego. A w wspomnianej książce o Słowackim mówi, że twórczość Słowackiego się, że to, iż twórczość Słowackiego się przeterminowała, może powiedzieć tylko, i tu cytuję, nadchodzący cham. Czy taka perspektywa się upadku humanistyki, upadku pewnych wartości, którym do tej pory człowiek żył, była mu boleśnie bliska? Jak wiemy wszyscy, profesor był w pewnym momencie, dokonał wycofania się z życia publicznego. Ja jeszcze pamiętam, że wychodził, właśnie bywał na naszym seminarium u Marianie, on bywał też, spotykał się z warszawskim kołem polonistów. Potem nastąpił pewien moment, że już powiedział, że nie i więcej naprawdę nigdzie już nie poszedł przez wiele lat. Myślę, że odmówił w ten sposób uczestnictwa w takim świecie właśnie, który jest pełen różnych medialnych pozorów, że właśnie istnieje się tylko poprzez media, oczywiście istnieje w cudzysłowie, a jak nie ma cię w telewizji, to w ogóle cię nie ma, więc on jakby, myślę, że to był taki jego protest rzeczywiście, strajk, który ogłosił i tylko już komunikował się poprzez swoje książki ze światem. No ale też pewnego dnia się strasznie ucieszył, że właśnie Pustelnicy i Demony są w takim jakimś popularnym serialu, że wchodzi ojciec do syna i pyta: synu, co czytasz? A, Pustelników. To było jakieś przeoczenie scenarzysty. Nie wierzmy w to. Ale to ktoś mu doniósł. On tego nie widział. Pani Elżbieto, w tym naszym spotkaniu, którym, że użyję tego cytatu, staramy się sprawić przyjemność cieniowi, jest ostatnia chwila na ogłoszenie parafialne. Mianowicie 18 czerwca o godzinie 17:45 będzie msza święta w kościele środowisk twórczych w Placu Teatralnym w Warszawie, prowadzona przez księdza rektora Grzegorza Michalczyka. I po mszy bezpośrednio będziemy mogli powspominać profesora, poczytać jego książki właśnie w nawie kościoła. Także serdecznie msza państwa. Za duszę, tak, msza za duszę, tak. Oczywiście serdecznie państwa wszystkich zapraszam. Proszę państwa, o Ryszardzie Przybylskim rozmawiali Elżbieta Czerwińska, Renata Lis, Dariusz Czaja. Audycję realizowała Ewa Łebyk, a jej wydawczynią była Elżbieta Łukomska. Fragmenty książek Ryszarda Przybylskiego znakomicie czytał Krzysztof Gosztyła, a
Mówiąc te słowa, Andrzej Franaszek chciałby na koniec przeczytać znacznie gorzej. Państwu jeszcze jeden fragment, bardzo już krótki, fragment z książki Uśmiech Demokryta, czyli ostatniej książki Ryszarda Przybylskiego. I jakby rekonstruując swoje odczytanie myśli Demokryta, Przybylski pisze tam tak. Skoro już myślisz, to powinieneś przeżyć dobre życie. Nikomu nie daj się skrzywdzić, ale też nikogo nie krzywdź. Zwalczaj niesprawiedliwość wobec siebie i wobec innych. Bądź odważny. Odwaga bowiem może pomniejszyć straty, które na swej drodze życia będziesz miał wiele za wiele. Jeśli będziesz powściągliwy, uchronisz się przed pychą, która niechybnie uczyni z ciebie trywialną mianę. Jeszcze ostatnie zdania tej książki. Żegnaj mi wtedy starożytno, nauczycielu. Dobranoc, stado zaproszonych i nieproszonych wspomnień. Dobranoc, nieobecni, których przywoływałem w szczerości pamięci. Dobranoc, pasterzu opowieści. Dobranoc. Przecież Jehowa to jest co innego, to jest ojciec. Jezus to jest jego syn, no to już ma dwie osoby, prawda? A ludzie myślą, że ten Światowa Jezus to jest jako Jehowa. Mateusz Aniewicz, Portek. Zapraszam Państwa do studia imienia Witolda Lutosławskiego na mój koncert. Będziemy grać nasze kompozycje. W składzie wystąpię z Nikolą Kołodziejczykiem, Marcinem Jadachem oraz Szymonem Madajem. Zapraszam, Mateusz Kliniewicz. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, piątek, godzina 19.30. Bilety do nabycia na stronie sklepu polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Sekretne wzruszenia Jerzego Maksymiuka. Malera Adagietto grał na fortepianie. A pan powiedział, proszę pana, co by to gracie taką smutną muzykę? Ja powiedziałem, proszę pana, to jest jedna z najpiękniejszych muzyk, jaka została napisana. Na kolejne spotkanie zapraszamy w sobotę o 15.30. Aleksander Laskowski. Autopromocja. Kampanie społeczne. Plakaty Mirosława Szajno. Faksymile Mazurka z autografem São Gincio. Grafika Wilhelma Zasnala. A może ilustracja Józefa Wilkonia. W Dniu Dziecka od 16 do 19 na naszej antenie audycja specjalna i licytacja dzieł podarowanych przez artystów i przyjaciół dwójki. W ten sposób wspieramy Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Broniszewicach, który potrzebuje nowej siedziby. Aby pomóc, można też wziąć udział w internetowej licytacji piór z podpisami Leszka Moszczera i Szara Ryszarda Amelena oraz wysłać SMS o treści DOM na numer 72052. To kosztuje tylko 2 zł plus VAT, a operatorzy sieci komórkowych zrzekli się dochodów z połączeń. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Kultura Pomaga Polskie Radio.pl. To się wyśle w końcu. Także kultura kampanie pojechała do Wrocławia. Na tym muzycznym rynku? Też na zasadzie przypadku, jak wspomniałem. Na zasadzie przypadku, absolutnie. Ponieważ Heliosi się też rozpadły po 3 miesiące. Tam za każdym razem, kiedy się w Związku Radzieckiego, to przeważnie po 3 miesiące trwało takie tournée, które często się przedłużało następne 3 miesiące. Jak ja sobie policzyłem wszystkie wyjazdy do Związku Radzieckiego, to w sumie wyliczyłem sobie, że byłem tak... Nie. Nie miałbym miejsca, zresztą dzięki tobie niejaki Ignacy Rzepak pojawił się w audycji, więc... Pan Ignacy. No, który moim zdaniem akurat jeśli chodzi o poezję i kącik wierszokletów wniósł bardzo wiele. Szkoda, że tak późno, szczerze mówiąc, na to szkoda, że tak, że pojawił się pomysł zapraszania tych poetów tak późno. Czy jeszcze jakieś momenty? No, nie wiem, czy pamiętasz, ale w Podsiadówce kiedyś przez bardzo długi czas odbieraliśmy demówki od zespołów, młodych zespołów. I to był naprawdę bardzo satysfakcjonujący segment, jakby to, że słuchałem tych demówek i zapraszałem tych młodych ludzi do audycji albo po prostu puszczałem ich utwory, czy nawet na jakimś tam plenerze w Krakowie zespoł Radios in Motion, Wojtek i jeszcze był jeden zespół, Grawitacja.
tam grały na rynku Pragowy. No, piękne wydarzenie. Poznaliśmy się, 15-minutowe akustyczne koncerty. No, moim zdaniem to były bardzo fajne rzeczy i miało to duże, moim zdaniem duże znaczenie. I dla tych zespołów, i dla mnie. Dobrze się czułem z tym, że jest miejsce, w którym można puszczać takie młode rzeczy, nie? Powinno się więcej takich rzeczy robić. To prawda. I szczerze mówiąc, mam taki żal do nas, że nie wróciliśmy tego nigdy tak mocno już. Że wspominaliśmy, promowaliśmy młode zespoły, bo robiliśmy to w dalszym ciągu. Ale... No cóż. Nigdy na taką skalę jak wtedy. No to mamy teraz rzecz, którą możemy pamiętać. Oczywiście. I wnioski wynieść. Oczywiście. Tego, no, powinniśmy. Ja bym chciał, żebyśmy posłuchali piosenkę. No właśnie, bo się zastanawiam, bo widzę, co wybrałeś i tak się zastanawiam... Znaczy, na pewno... Chcesz wiedzieć dlaczego? Też, aczkolwiek... Bo zawsze myślałem, że to jest nielegalne, żeby puszczać swoją muzykę na... sam to robiłeś. To... Prawda? Tak. Puszczaj? Oj, ziomuś. Nie, nie tak dużo. 3 albo 4 razy. A, no dobra, puszczasz. Na samym początku, pamiętam, puszczałeś chyba 2 razy. Może na samym początku, jak jeszcze sam tylko byłeś. Trójkącze w ogóle, nie? Tak. Tak na hamra. I pamiętam, że jak wyszła twoja druga płyta, też puściłeś. Że byłem dumny, że wstydu. Bez wstydu, no tak. Tak. Możliwe, no znaczy na pewno tak wygląda. Zresztą to nie jest moja piosenka, więc ja mogę to puścić. No tak, ale ja jestem, ja wiesz, to wiesz, tak jak ten gościu, który stał obok hitlerowca, który kogoś zastrzelił. Nie? On tego nie zrobił, ale był obok. Chociaż myślę, że skala problemu jest trochę inna. Mój drogi, to jest czyli po prostu co? Dla mnie doskonały utwór. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Przekażę. Dawid Podsiadło. Byrd. There's a pretty place you like to own. Adamem Kretschmarem, Ryszardem Poznakowskim. Ernestem Brylem, o, to też jest nasz premalowany, tak, prawda? Tak. Czy Jonaszem Koftą, no, to już tam nie będę dodawał tych nazwisk, bo może kogoś pominąłem niesprawiedliwie, ale to no, świetanka, można powiedzieć. W tamtych czasach, jakbym to zupełnie jest były inne, na obszarach sztuki estradowej były zupełnie inne relacje, inne stosunki, inne zwyczajne, inna mentalność zarówno wykonawców, jak i menedżerów, którzy angażowali nas do tego. Dzisiaj właściwie polega to na tym, że jednorazowo, mimo tego, oprócz tego, że istnieje mnóstwo różnych jakichś takich audycji, które pomagają zaistnieć młodym adeptom, ale na tym to się kończy. Po takim sukcesie w telewizji na Must Be The Music czy coś takiego, ten człowiek zostaje zostawiony samemu sobie. Nie idzie za tym jakaś dalsza opieka czy media, czy medium jakiegoś czy to. Wtedy, za moich czasów, natomiast kiedy się osiągnęło się jakiś spektakularny sukces na estradzie czy w nagraniu, to wówczas nastąpiła opieka tych instytucji artystycznych, propozycje nagrania, czy propozycje wydania płyty, czy cyklu koncertów. Czy w ogóle rozwijania tego talentu. I między innymi dlatego ja w tamtym czasie nie miałem jakiejś ambicji kompozytorskiej, mimo tego, że skomponowałem parę rzeczy, to... Nie było takiej potrzeby. Kiedy się istniało na rynku, miało się jakąś pozycję, wówczas nie było kłopotów z otrzymywaniem jakiejś propozycji od najwybitniejszych twórców, czy kompozytorów, czy autorów do nagrania. I na tej zasadzie zgłaszał się do mnie czy Jarek Kukulski, czy jak wspomniany już Jerzy Milian z propozycją nagrania czy koncertów. No i to też zobowiązywało, bo propozycja od takich nazwisk jak Katarzyna Gertner, prawda? Tak. Czy no właśnie. Kasia Gertner w momencie, kiedy tworzyła tą swoją, jak ona to nazywa, śpiewogrę, taki musical na szkle malowane, zaproponowała też mi, żebym wybrał z repertuaru tego musicalu jakąś pozycję dla siebie. Ja wybrałem taką tą folklorystyczną. Hej, baby, baby. Hej, baby, baby. Wspólnie opracowaliśmy sposób interpretacji tej piosenki. Była zadowolona. I na pierwszej płycie, która była nagrana, którą nagrywała Kasia z tego musicalu, znalazłem się obok Marynki Rodowicz, Ciesia Niemena, Skaldów bodajże. To też ogromny zaszczyt znaleźć się w takim repertuarze na tej płycie. No ale rzeczywiście, jak takie duety jak Katarzyna Gertner, czy z Kasią zresztą do dzisiaj się przyjaźnie, spotykamy się. Bardzo sobie to cenię.
Ja myślę, że to była bardzo owocna współpraca i w sumie Radio Pogoda, które prezentuje te najpiękniejsze, nie tylko muzyczne wspomnienia, ale pan zechciał na swoim Facebooku zareklamować, że tak powiem, nasze dzisiejsze spotkanie w bardzo dosyć rzetelny, bym powiedział, sposób, że w sumie radio żywe, ogromnie sympatyczne i potrzebne, ale opowiada o pierwszych miłościach, o czasach szkolnych, o zabawach, o beztroskich latach i muzyce związanej z tymi wspomnieniami, o których dzisiaj pan osobiście na żywo opowiada. Te wszystkie piosenki, które śpiewał pan, które pan komponował, które pan śpiewał nawet jeśli nie były pana, one dzisiaj po latach wspominają nasi słuchacze jako coś takiego, co przywołuje wspomnienia czy wydarzenia z tamtych lat. Jest to piękne, takie miło panu jest pewnie. I ogromnym dobrodziejstwem jest w ogóle istnienie takiego radia, nielicznego medium, który sięga do repertuaru z tamtych okresów. To jest nieprawdopodobne, że takie i wszyscy my, wykonawcy średniego, starszego pokolenia, jesteśmy wdzięczni za to, że to radio w ogóle istnieje. Ukłon, szapoba dla twórców tego radia. No zaproponował pan również, że może kiedyś jakieś historie rodzinne, te anegdoty czy przygody związane z piosenkami będą na naszej antenie również i z udziałem pańskich piosenek, które właśnie takie wspomnienia przywołują. Tak, skoro mówimy o dowcipach, przypomina mi się taka rzecz właśnie wesoła z tej dziedziny. Mianowicie tak, kiedyś po jakimś ogromnym sukcesie którejś z kolei mojej piosenki, po wywiadzie dla jakiegoś czasopisma, dziennikarz muzyczny, który przeprowadzał ze mną wywiad, zrobił jakąś nieostrożność, zamieszczając w tej gazecie prywatny mój adres. No i posypały się listy, otrzymywałem dosłownie setki listów dziennie. Listonosz mnie przeklął. Nie sposób było tego wszystkiego czytać, ale niektóre czytałem. Najczęściej to wyznania miłosne, no propozycje tak, małżeńskie, różne takie. Tak, a i proszę wyobrazić, jeden przebił wszystkie. Najlepszy dowód, że do dziś go pamiętam. Mianowicie tak, jedna z fanek pisze: Panie Edwardzie, błagam pana, niech w następnej audycji telewizyjnej, niech pan się nie rusza, niech pan nie biega po tym studiu, niech pan stoi w miejscu, ponieważ nie nadążam moimi ustami za panem po ekranie. Coś takiego, a? Ale jak to się skończyło z tym listonoszem, czy tak samo jak co wspominał pan o tych workach listów do telewizyjnej tej giełdy piosenki? Ale i co, listonosz? Ale potem przestały falki pisać, czy dalej pisały? Dalej. Dzisiaj? Jeszcze część tych listów, kilka worków mam w piwnicy zabezpieczone oczywiście folią, żeby to nie tego, ale panie mam, Edwardzie, do czasu sięgam do nich i dam łezka w oku. To jest źródło wiedzy przede wszystkim, ale myślę, że tak się tutaj uśmiecham, bo myślę, że również te wszystkie wydarzenia z pana życia, albo treść tych listów miłych, albo nawet mniej miłych, mogą być źródłem czy inspiracją do książki. Książkę ja piszę. No właśnie, ja świadomie piszę. Tutaj zagaiłem o to. Książka ma już około 600. Już. Stron, tak, i w dalszym ciągu się pisze. Jakkolwiek nie mam jakichś powodów zakończenia tej książki. Nie można w tomach tego zrobić, bo to przecież... Są pewne przeciwwskazania. Mianowicie tak, ponieważ założyłem w tej książce absolutną szczerość, otwartość zahaczającą niemalże o ekshibicjonizm, do tego stopnia, zarówno w stosunku do siebie, jak i w stosunku do ludzi, których spotykałem na swojej drodze. I niektóre rzeczy są tak szczere, że boję się wydać tej książki. Boję się, czy sądów, czy straty znajomych i tak dalej. No trochę się boję. Wie pan, 600 stron to ja nie znam się może aż tak na rynku wydawniczym, ale wydaje mi się, że to już jest treść poważna. Może lepiej wydać, a potem dopisać jakiś ciąg dalszy.
Tak, chyba to zrobię. Chyba to zrobię i w jakichś częściach podzielę to na części. Ale oprócz tego, tej książki jeszcze mam kilka materiałów innych do wydania i szykuję się do wydania takich. Chociażby to, że w mojej pracy jako dziennikarz muzyczny, między innymi pisując do gazet regionalnych, między innymi był taki okres pisania artykułów polegających na wywiadach z moimi kolegami z mojej generacji. Tych wywiadów z największymi gwiazdami tamtego okresu, Irenki Santor, Połomskiego, Anny Rek, ten cały materiał kilkudziesięciu